Witajcie kochani, Rafał z tej strony. W ostatnich dniach po raz kolejny amerykańska firma Skydio zadrwiła z DJI, a mianowicie flagowy dron tej firmy, Skydio 2, został poddany liftingowi i otrzymaliśmy bardzo ciekawy produkt. Ja latałem Skydio bezpośrednio po tym, jak został wprowadzony na rynek i da się ten produkt ściągnąć do Polski, bo oficjalnie jest sprzedawany tylko na rynek amerykański, na rynek Kanady. Natomiast pod koniec filmu powiem Wam, na czym to polega. Jeżeli chodzi o ten lifting, który mamy w tej chwili przeprowadzony, on rozwiązuje kilka spraw, między innymi słabszy zasięg, jaki miało Skydio, bo faktycznie jak lataliśmy na tym kontrolerze podobnym do kontrolera z Parrota Anafi, zasięg nie był imponujący. Mniej więcej w terenie otwartym może 500-700 metrów, jak tylko wleciałem za drzewa, pamiętam, że było słabo z zasięgiem, zaczął ciąć. Druga sprawa, która była istotna, to czas lotu. Czas lotu nie był bardzo imponujący. Lataliśmy może do 20 minut. Jak pamiętam, latałem równolegle Maviciem R2 i on miał dużo lepszy wtedy czas lotu. Natomiast to, co cechuje Skydio do tej pory, to jest na pewno motion track, czyli śledzenie, i to śledzenie jest naprawdę na najwyższym poziomie, dlatego że ten dron jest wyposażony w 6 minikamer, takich 180 stopni firmy Sony, i które w algorytmie oprogramowania mają zaszyte omijanie przeszkód, i to naprawdę działa bardzo dobrze, intuicyjnie wręcz, i posługujemy się albo latając tradycyjnie pilotem, czyli kontrolerem, albo latamy poprzez beacon. Można też latać poprzez aplikację, ale to nie jest tak dobre, więc przynajmniej beacon. I teraz, jakie cechy zostały jeszcze wprowadzone? Oprócz tego, że mamy kamerę 4K w 60 klatkach na sekundę HDR, zwykle lot jest nagrywany cały, to otrzymaliśmy, słuchajcie, czas lotu dłuższy, bo została wprowadzona mocniejsza bateria, a mianowicie czas lotu wynosi w tej chwili aż do 27 minut. Trzeba pamiętać, że Skydio lata naprawdę dynamicznie i tak jak śledzimy obiekt z przodu, na przykład samochód, to faktycznie, jak pamiętam, to był bardzo mocny taki lot, gdzie silniki pracowały na maksa. Do tej pory mieliśmy pojemność akumulatorów 4280 mAh, a będziemy mieli 5410 mAh. To są litowo-jonowe pakiety, więc ciekawa sprawa, trzycelowe. Skydio używa trzycelowych pakietów tutaj, więc na pewno o 20% została podniesiona skuteczność, jeżeli chodzi o energię, i zapewne czas lotu też zostanie wydłużony. To jest ta pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o zasięg, został poprawiony i wprowadzono nowy beacon, i w tej chwili zasięg, w zależności od tego, czy jesteśmy w terenie otwartym i czy sterujemy z kontrolera albo z beaconu, wynosi max 6 km, a jeżeli na kontrolerze, a jeżeli chodzi o beacon, 3 km. I to, co jest ciekawe, że Skydio ma w tej chwili te anteny rozkładane, wygląda trochę jak owad, ale jeżeli to jest skuteczne, jak najbardziej. I też mówiło się o tym, że te anteny nie wpływają na zdolność rozpoznawania i identyfikacji przeszkód dookoła. Także Skydio sobie radzi bardzo dobrze, i zresztą w tym filmie reklamowym wprowadzającym mamy sytuację, gdzie Mavic 3 nie daje rady, a Skydio okrąża drzewo bez problemu. Także beacon jest nowy i beacon jest w tym zestawie podstawowym. Ja Wam pokażę informacje handlowe i powiem, jak można kupić takiego drona w Stanach. Nie mam tutaj żadnego interesu, nie jestem związany z firmą Skydio ani poprzez afiliację, ani przez sponsoring, więc to jest informacja nasza wewnętrzna, tylko i wyłącznie. To, o czym chciałem powiedzieć jeszcze, to jest nowy tryb lotu, a mianowicie keyframe. Keyframe polega na tym, że Skydio, jak zaprogramujemy sobie, to będzie nam przelatywało daną trasą poprzez wirtualne dane bramki. Wyobraźcie sobie wyścig dronów, które mają za zadanie przelecieć przez dane bramki, więc w oprogramowaniu Skydio definiujemy takie wirtualne bramki, czy takie keyframe'y, takie ramy właśnie. I Skydio za każdym razem odtwarza nam lot, możemy regulować prędkość, ale robi to niesamowite wrażenie, bo wyobraźcie sobie, że przelatujemy na przykład przez fragment zabudowy czy nieruchomości, na przykład jest to wiata, i Skydio wylatuje otworem z drugiej strony, jesteśmy w stanie to zaprogramować w aplikacji, odwrócić też kolejność, i robi to mega wrażenie, można to sobie odtwarzać
I bardzo ciekawa, niestandardowa forma misji, ale te nagrania, które widziałem, są naprawdę na wysokim poziomie. To, co wyróżnia Skydio na tle konkurencji, to, co jest rewelacyjne, że możemy ustawić sobie godzinę w stosunku do obiektu. Na przykład śledzimy na godzinie 3, albo na 6, na 9, czy na 12, czy przed, czy z boku, i faktycznie Skydio bardzo ładnie to łapie, i jednocześnie ma jeszcze takie tryby inteligentne, że podczas śledzenia może się oddalić, a później wrócić. I nadal śledzi nas, na przykład jadących samochodem, lecąc przed nami, więc jest to rewelacyjna forma. Ja, jak miałem do czynienia ze Skydio, to naprawdę nie mogłem uwierzyć, że to śledzenie jest tak dobre, i to jest pierwszy dron, któremu nie byłem w stanie uciec, zarówno na nogach, jak i na rowerze. Robiliśmy wiele prób i to był pierwszy dron, który podczas śledzenia nie zgubił mnie, i faktycznie, pomimo że robiłem różne cuda, zwroty, nie dał mi żadnych szans. I teraz jeszcze trochę informacji handlowych, w jaki sposób można zamówić Skydio z dostawą do Polski. Firma sprzedaje samodzielnie te drony i zwykle jest taka sytuacja, że musimy dysponować adresem stacjonarnym albo na terenie Stanów Zjednoczonych, albo w Kanadzie. W jaki sposób to zrobić? A mianowicie można wynająć sobie skrzynkę odbiorczą, pocztową, w serwisie na przykład Shipito. Wiele serwisów świadczy usługi zakupów w Stanach Zjednoczonych i przesyłki na przykład do Europy. Jest to powszechna praktyka. Wystarczy znaleźć taki serwis, który zaoferuje nam najciekawsze warunki, bo są różnego rodzaju usługi, między innymi na przykład sztuczne postarzanie produktu, czyli wyciągają z opakowania dokumenty czy pudełko, przesyłają oryginalne drugim transportem, a my dostajemy drona, który mógłby być przesłany na przykład przez kogoś z rodziny jako używany. Także tak to też wygląda i to są bardzo ciekawe sytuacje. Jeżeli chodzi o ceny tego drona w Stanach, jeżeli ktoś na przykład podróżuje do Stanów, ma też inaczej, są różne zestawy. Tych zestawów mamy, tych pakietów, 4. Jest to zestaw startowy, Pro, Sport i Cinema. Jeżeli chodzi o zestaw startowy, on zawiera drona, gwarancję, jedną baterię, ekstra propelery, 2 komplety śmigieł, plus do tego adapter do ładowania ze ściany. Nas to nie dotyczy, bo to jest ładowanie przez USB-C, więc pewnie jest też kabel, tak, i ściereczka, plus do tego hard shell, czyli etui na drona. Także widać, że w tym podstawowym pakiecie nie mamy żadnego sprzętu do sterowania. Możemy sterować z aplikacji i to jest wszystko, czyli śledzi nas dron poprzez aplikację. Jeżeli chodzi o drugi pakiet, kosztuje $1,549 i tam już mamy beacon. On się różni ładowarką, beaconem, i dostajemy w pakiecie kartę pamięci. Jeżeli chodzi o pakiet Cinema, no tutaj wiadomo, że mamy więcej baterii, zarówno w jednym, jak i w drugim, bo już po 3, czyli te droższe pakiety oferują nam po 3 baterie. Mamy dodatkowe śmigła, ale też dodatkowy kontroler i specjalną walizkę na kontroler i na całość, plus do tego filtry Polar Pro. No i najwyższa opcja to jest opcja Pro, kosztuje $2,169. Mamy tutaj Skydio Care, czyli program ochrony, plus do tego mamy adapter na tablet, co można pewnie wydrukować, i wszystkie pozostałe rzeczy, które są w pakiecie Cine, a do tego jeszcze dodatkowe śmigła, 6 sztuk. Tak to wygląda, także to jest dosyć ciekawa opcja i dość fajna sprawa. Jeżeli chodzi o Skydio Care, kosztuje w tej chwili na jeden rok $149, taka ochrona, plus pierwsza wymiana 150, druga wymiana 200, jak zgubimy drona, $550. Także fajnie, dlatego że nie jest to dużo, a ludzie często na przykład topią takie drony, więc warto sobie, no tu jest na przykład water damage, lost drone collision, prawda, także jest trochę tego, szczególnie jak są cieniutkie druty, więc ta forma powinna bardzo przybliżyć użytkownikom tego drona. No i trzymamy kciuki, żeby się rozwijał i żeby wszedł też na rynek polski. Tak jak powiedziałem, duże wiadomości można też uzyskać z grupy facebookowej Skydio Owners. Myślę, że to jest jedna z ciekawszych grup, ja do niej należę od właściwie początku i fajnie to wygląda, dużo ludzi się wymieniają, są też ludzie z Europy, którzy wymieniają się głównie informacjami
zakupowymi, jak takie Skydio sobie kupić. No i trzymamy kciuki za rozwój tej firmy i tego produktu. Firma Skydio ma wielu dobrych inwestorów, między innymi Nvidia, i myślę, że będzie się naprawdę mocno rozwijała w nadchodzących latach i miejmy nadzieję, że do Europy wejdzie też dynamicznie. Nie będziemy musieli kupować drogą okrężną tych produktów, a wejdzie w całej okazałości i na całość, na full, na nasz rynek również. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, no i dajcie też znać w komentarzu, co myślicie o Skydio, jak do niego podchodzicie, czy budzi zainteresowanie wśród ludzi, czy chcielibyście sobie nim polatać i tak dalej. Oczywiście zapraszam też do subskrybowania tego kanału, dzięki za uwagę. Zapraszam Was też bardzo serdecznie do mojego darmowego warsztatu online. Filmujemy dronem, gdzie poznacie podstawowe techniki, jeżeli chodzi o tworzenie udanego montażu filmowego. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!